Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy odcinek świąteczny, krótki. Z góry wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności w naszych ciężkich i dziwnych czasach. A teraz podsumuję wam tydzień. Co się wydarzyło, co się zmieniło. Więc tak, nie rozmawiamy, będzie w przyszłym tygodniu robione. Mamy McCormicka, 105, CX-105 Extra Shift przekładnia. Tak to wygląda. Rozbebeszona całkowicie. Musieliśmy zdemontować wszystkie kosze półbiegów, kosze rewersowe. Przyczyną było szarpanie totalne. Jeden zawór ktoś wymienił, drugi został stary. Kosze mamy uszkodzone, popalone. Mamy zniszczoną pompę smarowania. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mniej więcej to, co jest zdemontowane. Wszystko będzie myte, czyszczone do składania. Tu Mirgan jest w bardzo ładnym stanie. Widać, że ktoś go całkiem niedawno wymieniał, także zostawiamy go, nie będziemy dodatkowych kosztów robić, bo to nie ma sensu. Dojczyk. Mamy ogarnięty silnik, mamy ogarniętą hydraulikę. W tej chwili no, wychodzi nam jeszcze, że będziemy go rozpoławiać. To już po niedzieli, po świętach, a w zasadzie nie po niedzieli będzie robione. Tu już leży do niego tłumi drgań, bo jest uszkodzony, dosyć mocno nam stuka. I tu jest jeszcze jeden mały pacjent, dosyć istotny, czyli zawór proporcjonalny jazdy, a raczej sprzęgła głównego jazdy. Wymieniamy, kalibrujemy i maszyna powinna w końcu być płynna, bo w tej chwili dosyć ciężko jest nią jeździć. Bez sprzęgła to jest prawie niemożliwe. Masaj czeka jeszcze na wałeczek, też już powinien po niedzieli wyjechać. Mam nadzieję, że wróci końcówka z hartowni i chłopaki to już wreszcie zakończą, bo jak się okazuje, nie tylko oni zwolnili pracę, ale i większość zakładów, o których oni też są między innymi zależni. Sztaje, że niewiele się zmieniło na dzień dzisiejszy. Mam problem ze zdobyciem jednego z kół zębatych od pierwszego biegu, który wam pokazywałem, ze zniszczoną tulejką. Praktycznie wszystkie, które znajduję, są w niewiele lepszym stanie od tego, który mam ja. Tulejki nowej dostać się nie da. Nie jest to element zamienny, nie jest to element serwisowany oddzielnie. Nowe koło też już jest niedostępne, więc będziemy mieli znowu zabawę z poszukiwaniami. Ale niestety przy Masajach ostatnio zaczyna się to robić już troszeczkę problematyczne. Przy tych 36, co już niestety też już nam się kilkukrotnie potwierdziło, że z tymi ciągnikami no troszeczkę zaczynają się robić już problemy z częściami. Nowych jest coraz mniej. No, używanych niestety też. Z tego względu, że przy każdej maszynie są elementy, które się nie psują i te, które się psują. No i niestety akurat to koło zębate jest elementem, który się dosyć często psuje. No i wiadomo, no jeżeli jest popsute u nas, jest popsute też w większości maszyn, które przytrafiły do rozbierania. I mimo że tych części jest dużo, no to te elementy, które się notorycznie powtarzają jako elementy najsłabsze, no wiadomo, też są zniszczone i nie wchodzą na rynek wtórny. Ursus jest już złożony, mamy już wszystko w miarę ładnie poogarniane. W tej chwili już jest rozebrana zwrotnica. Będą wymieniane uszczelnienia na półosiach. Półosie wyglądają bardzo ładnie, jest jakiś tam dosłownie minimalny ślad współpracy, praktycznie niewyczuwalny pod ręką, także tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o jakość, jakichś większych zastrzeżeń nie ma. No niestety skopiowali sobie też uszczelniacze, także nie są już to uszczelniacze Carraro, one, przepraszam, Corteco, nie Carraro. Wyglądają niemalże identycznie
No ale no, tak jak mówię, nie jest to już Corteco, jest to już jakaś tam sobie ich produkcja SKT. No i to się troszeczkę nam, no niekoniecznie mi się to podoba, trafiały do nas już te uszczelniacze jako zamienne do Corteco, bardzo szybko z nich zrezygnowaliśmy, z ich jakości, mimo że cena może jest atrakcyjna, ale nie montujemy tego. Wymienimy, założymy oryginalne kortekowskie i na pewno dużo dłużej to wytrzyma. Uszczelniacze skrętu, tu już jest siłownik rozebrany, w zupełności wystarczająco do tego, żeby je pozmieniać. Sytuacja ta sama, siedzą SKT i tutaj też jest problem. Założymy dobrej jakości uszczelniacze, takie jak szły tutaj w Mostach Zachodnich jako oryginały. No i ten problem też myślę, że powinien się rozwiązać. Jaki problem jeszcze nam wynikł dodatkowo? Macie wymienione przewody od nagrzewnic, które po prostu się rozpadły. Przewody od zbiornika, jeden przewód nagrzewnicy, drugi przewód nagrzewnicy. No problemem było ich wciągnięcie w słupek, ponieważ przewody są dosyć długie, może będzie kiepsko widać w tej chwili. Akurat się zrobiło dosyć ciemno, ale musieliśmy go wciągać tędy całym słupkiem aż do samego tyłu. Ponad 4,5 metra przewodu. 4,5, 5,5 metra przewodu. Także no był delikatny problem z wymianą. Ale udało się. Także myślę, że problem z rozszczelnianiem się instalacji chłodzenia. Tutaj też te cienkie przewody są wymienione. No wszystko po prostu wytruchlało. Tu już powinniśmy mieć ogarnięty. Złożymy zwrotnicę. Jeszcze chyba zostanie nam regulacja sprzęgła, wyczyszczenie, przepłukanie układu chłodzenia. I myślę, że tu już będzie też maszyna w poniedzieli wyjeżdżała. Mam nadzieję, że w zasadzie jutro już opuści warsztat. Ze względu na to, że powinny dojść części. Tutaj macie mak kormika. To już definitywnie spalony był. W zasadzie jest, także taczki idą wszystkie do wymiany, przekładki, uszczelnienia. Konstrukcyjnie bardzo to jest zbliżone do case'a, którego Wam wcześniej pokazywałem, 51, no ale wiadomo, te ciągniki bazują na konstrukcjach case'a, czyli McCormick, więc no nie są to elementy powtarzalne, natomiast są do siebie zbliżone wizualnie, tarczki są dokładnie te same, no kosze są jako kosze też takie same, natomiast są już wałki. Tutaj są troszeczkę inne. To jest jedna z przyczyn, dlaczego został zniszczony. Może na tej części pompy nie będzie akurat tego dobrze widać, aczkolwiek widać, jest pompa jest rozerwana, wirnik jest zniszczony, a wydarzyło się wszystko z tego powodu. Taka ładna kuleczka trafiła do pompy, ponieważ zapomniał ktoś, że smok jest dosyć istotnym elementem, który zabezpiecza pompę. Zostało to złożone w ten sposób. Kulka sobie bez najmniejszych problemów wpadła do środka. No i niestety, no, efekt jest taki, jaki jest. Pompa została urwana, ośka została zniszczona, ośka jest urwana. Tryb, koło, zębate, wszystko jest zniszczone. Teraz powinno być ładnie widać. Brak smarowania, brak przepływu oleju, brak chłodzenia sprzęgieł. No i efekty są takie, jakie są. Także no, niestety jest to kolejny z przypadków, gdzie no, nie jest winna usterce maszyna. A winny jest po prostu no, mechanik, no, nie będziemy tego ukrywać, bo tu jest akurat no, gdzieś jakieś partactwo zostało popełnione. Musimy to poprawić, wymienić elementy uszkodzone, posprawdzać wszystko na koniec. No i powinno to bez większych problemów dalej funkcjonować. Ogólnie cała maszyna
jest w niezłym stanie, naprawimy ją i myślę, że klient dalej będzie się maszyny cieszył. Na boczny warsztat nie wiem w sumie, czy w ogóle wchodzić, bo tam się w ogóle nic nie zmieniło. A, most rozbieramy. Kolega już zaczął rozbierać most. Przy samie na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. Kończę Deutscha, kończę Ursusa, kończę Deutscha. Akurat McCormicka robi kolega. No i już no, czas i pora, jak to się mówi na niego. I tu już zaczęliśmy rozbierać most. Dosyć mocno zniszczony, tak jak wam wcześniej mówiłem. Gniazdo to jest totalne jajo. Ponad pół centymetra wytłuczone. Także belka do naprawy, druga strona jest w bardzo podobnym stanie. Tu już mamy wszystko porozbierane. Półosie są w bardzo ładnym stanie, spokojnie zostają. Zostaną wymienione wszystkie uszczelnienia, nieuszczelnienia. No tutaj musimy też wszystko zrobić. Bark ataku dosyć mocno podcięty, raczej tak nie będzie tego widać. No ale już jest ponad 50% zużycia, także też wymieniamy końcówkę tak samo jak w Moseju. No i jest też ten sztajer nasz nieszczęsny z tym kółeczkiem. No zobaczymy, co dalej będzie się działo. Dynaszyt już jest przejrzany, już jest złożony z powrotem. Jest wszystko w porządku. Także mamy to przejrzane. No i szukamy koła zębatego. Przy naszym sprzęcie nic się nie zmieniło. Ze względu na brak czasu. Przed świętami trochę jeszcze podganialiśmy robotę. No myślę, że po niedzieli, po świętach uda mi się już zrobić coś przydywsze. Także przenituję to koło. A i teraz właśnie jak już je mam, to mogę wam pokazać drobną różnicę. Dwa koła zębate z lewej. Jest to, które będzie w tej chwili. Z prawej jest to, które musimy odnitować i zwrócić. Mimo, że jest ładniej zakręcone zęby, są ładniej zęby zakręcone, no stronę lewą, ten, który mam z lewej strony, już jest w trzypeku, także też jest cichutki, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. I teraz wam pokażę jedną podstawową różnicę. Ten wałeczek, a raczej koło zębate, które jest na wałku, ono jest w tej chwili w ogóle jeszcze nie przykręcone. Luzu nie ma w ogóle, w zasadzie nie jestem w stanie go zdjąć. Natomiast pokażę wam, tu jest drugi wałek, który w zasadzie jest w lepszym stanie jeszcze nawet niż tym, jeżeli chodzi o frez, bo jest jeszcze ściślejszy. Pokażę wam, na czym polega problem, jeżeli chodzi o to koło zębate. Dziękujemy. No teraz to się akurat wcisnęło, ale to jest nieważne, bo nie ma drugiego łożyska. Natomiast tak, powinno być mniej więcej w tej pozycji. Teraz spójrzcie, co się dzieje z kołem. Koło jest bardzo luźno wykonane, po prostu pływa sobie po frezach. Tak samo jak chodzi w ten sposób, tak samo chodzi w ten sposób. Oczywiście teraz ruszam wałkiem, ale no widać definitywnie, jak luźno zostało wykonane. I w tym momencie, jeżeli po prostu koło ustawiało mi się przy którymś z boków, czyli gdzieś się przesunęło, praktycznie uniemożliwiało mi to ustawienie luzu międzyzębnego. Jak z jednej strony koła miałem no w zasadzie tak, że jeszcze luzu nie miałem praktycznie, czyli koła szły ciasno, no to przekręcając o 180 stopni luz był już grubo powyżej pół milimetra, także no nie mogło to tak zostać, bo byłoby to totalne partactwo. Zmienione są na te koła innego producenta. No tak jak mówię, no tu jest super sztywno, jest wykonanie bardzo dobre, bardzo ciasne pasowanie, tak jak to powinno być wykonane. No i to zostaje. Odnitujemy koło,
To idzie do zwrotu, przenitujemy na to koło. No i myślę, że temat dyferencjału będziemy mieli zamknięty i będziemy mogli startować już dalej z tematem. Dobra, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, miłego oglądania i świętowania. Cześć!